Oj, działo się w minioną niedzielę w Małkowie pod Wartą. Przez kilka godzin wieś ta była rowerową stolicą trików. Nie tylko dla efektownych pokazów i prób, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa najmłodszych rowerzystów. Zabawę miały dzieci, które mogły uczestniczyć w wielu konkursach, mogły też uczyć się podstaw ratownictwa medycznego, a przede wszystkim dobrze się bawić. Pytania były na przykład o... w co powinien być wyposażony rower i to najważniejsze szczegóły o rowerach. I w co powinien być wyposażony rowerzysta. Można nauczyć się jeździć, można też pojeździć sobie na tych chłopkach, na rowerach, można też na tym rowerze pojeździć, bo to jest jakiegoś pana i pan powiedział, że można na nim jeździć i takie rzeczy. Zwłaszcza, że uczyli najlepsi. No nie możemy przeceniać swoich tych możliwości. Na start proponuję jakieś rzeczy bardzo proste. W moim sporcie ja też uczę dzieciaki przede wszystkim, żeby zacząć na płaskiej nawierzchni kompletnie. Potem jakiś krawężnik, a potem coraz wyższe te przeszkody, żeby nie rzucać się po prostu na głęboką wodę na start. I zawsze myślę o bezpieczeństwie. Tak, myślimy cały czas o bezpieczeństwie, no i najważniejsze to, by mieć na start przede wszystkim wszystkie ochraniacze ze sobą, a kask to zawsze już wiadomo na głowie. Najlepsi w konkursach wiedzy o bezpieczeństwie drogowym, refleksu w działaniu i jazdy na rowerze przez przeszkody zostali nagrodzeni. Wspieramy aktywnie takie inicjatywy lokalnej społeczności, tym bardziej jak chodzi o bezpieczeństwo. A wiemy, że miejscowość Małków leży nad drogą krajową 83 i tutaj wielokrotnie wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Sieradzu mamy nietypowe, nawet dosyć poważne zdarzenia drogowe z udziałem pieszych, rowerzystów, jak i samochodów osobowych i ciężarowych. Czyli każda taka inicjatywa pozytywnie wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Cieszymy się bardzo, że mamy takiego sołtysa jak Darek Frycz, który organizuje to wszystko i który, no, wychodzi mu to bardzo dobrze. I nie zapominajmy o grancie z Urzędu Marszałkowskiego właśnie. No, grant z grantu Urzędu Marszałkowskiego też płynął, no i to został pozytywnie wykorzystany. My tu już jesteśmy na kilku imprezach i zawsze pozytywnie, zawsze miło, zawsze fantastycznie i przede wszystkim dla dzieciaków, dla mieszkańców. Takiej małej wioski, ale no przecudowni tutaj ludzie też mieszkają, tak? Wszyscy się integrują, zbierają swoje siły i no i możemy tutaj uczestniczyć. Także sołtys na 6. Mały festiwal trików na rowerach zorganizowała Rada Sołecka Wsi Małków z pomocą policji i ochotniczych straży pożarnych w Małkowie i w Warcie. Ale wcześniej zdobyła na to grant w wysokości 29 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Kapitał ludzki jest najważniejszym elementem. Bez zaangażowania, bez tego wspólnego działania po prostu nie byłoby tego typu imprez. No, ta impreza jest już specyficzna. Dlaczego? Dlatego, że musieliśmy zebrać głosy, przegłosować. To było jeszcze większe zaangażowanie niż inne imprezy, niż inne wydarzenia, tak? Ale udało się. Ta impreza jest dowodem na to, co świadczy o wspólnym działaniu. O zjednoczeniu się w działaniu, byciu razem po prostu. To są właśnie takie możliwości, jak się wspólnie działa. Dzięki właśnie mieszkańcom oczywiście. Kolejnym efektem wspólnego działania w Małkowie będzie pożegnanie lata. W sobotę 8 października w miejscowym Domu Ludowym.